Okej. Okay. No nie, serio, no nie, no oczywiście, że nie chcę przeżyć. Dlaczego ty na to nie wskoczyłeś, baranie? Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Type Man Revised, ponieważ wygrał on niedzielną grankietę, czyli zdobył najwięcej głosów w ankiecie, którą prowadzę co niedziela pod przeglądem tygodnia. Moi drodzy, lecimy dalej w Type Mana. No i zobaczymy, co dalej uda się uzyskać w tych literkach, jak długo jeszcze będziemy się męczyć w tym miejscu pełnym złych mocy i w ogóle co jeszcze ciekawego twórcy nam przygotowali w tym miejscu. Ja jestem w tej sytuacji, że wydaje mi się, że tutaj chyba, nie wiem dlaczego, ale nie chce się tutaj to V w ogóle miotać. Natomiast jak widzicie, tutaj mamy R zablokowane, tak? I tutaj cały czas we mnie napieprza live, który jest evil jednocześnie. Czyli czy ja coś wtedy zrobiłem z tym słowem, czy niekoniecznie? No, ja wiem. Ja tam wrzuciłem słowo lie, czyli kłamstwo, chyba, z tego co pamiętam, no już dawno temu było dość. Sprawdźmy lie. O, w taki sposób. No właśnie, kłamstwo. Z kłamstwa tworzyć taki robocik. No on sobie idzie. Ale chyba on idzie, o właśnie, chyba pójdzie tam, gdzie go zaprowadzimy, więc być może możemy go zaprowadzić prosto do pułapki. Coś może się wtedy stanie. Wow! Proszę bardzo! Found new world, good! Ten robocik, który był stworzony z kłamstwa, nagle zmienił evil w good. Dobrze. Dlatego mamy jeszcze literę R. Tylko co możemy z nią zrobić? Chyba nie mogę jej wziąć, z tego co widzę. No zobaczcie, próbuję ją odciągnąć i nie daję rady. Nie, nie mogę jej wziąć stąd. To ciekawe. To w takim wypadku, czy jesteśmy w stanie coś stworzyć z tych liter? Czyli z good i r? Mogę stworzyć jakieś słowo. Czekajcie, słowo door mogę tu stworzyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. I gdybym na przykład tutaj teraz przesunął to i stworzył do, no właśnie, do o, to może to stworzy na przykład door. Tylko kurna, go, no świetnie. Ale chciałbym może bardziej. Jak się podnosiło słowa, bo zapomniałem, jak się podnosiło słowa, żeby je. Po prostu, okej, dobra, już sobie przypomniałem, dobra, już spokój. Dobra. I teraz chcę tutaj, o! Proszę bardzo, door. Ha! Pięknie. Otworzyliśmy i teraz tak. No mnie ciekawi, tu jest droga dalej, nie? Ojojoj. Ojojoj. Ale nie, poczekajcie, bo tam jeszcze była. Tam jeszcze była jedna trasa. A rozumiem, że tu pójdziemy dalej, tak? Kurde, ale tam była jeszcze jedna trasa ukryta. Ale bez jaj. I teraz nie mogę wrócić? A co się stanie, jak kliknę retry? Gdzie mnie wywali? O nie! Aż do Fallen Trust, gdzie była pierwsza pułapka. Dobra, to na szybko zrobimy to jeszcze raz. Dobra, mamy słowo good. I teraz zobaczmy, czy słowo good. Sobie zrzuciliśmy. O, i goo nawet wyszło. Ja w ogóle jest taka gra jak World of Goo. Bardzo fajna gierka. Jestem ciekaw, czy jestem w stanie przeżyć. Chyba słowo good mnie chroni przed tą trucizną. Tylko, że obawiam się, że nie przejdę tam dalej. Nie? A co w ogóle jest tam na końcu? To też jest bardzo dobre pytanie. Ajajaj. No właśnie. Okej. Okay. To wygląda trochę jakbym... Jak zrzucę tutaj te słowa, to chyba będzie po krzyku. I już zginę, ale z drugiej strony, dobra, muszę to sprawdzić. Nie, mogę je przesunąć. What? Co? To wyglądało jak przełęcz, ja myślałem, że będę musiał przerzucać, a ja mogę do prostu przepchnąć? To było dziwne. To jest dziwny design, tak nie powinno być. Hello. Dobre nie spada, może to o to chodzi. Tak wymyślili. Ukryty cytacik. Dobrze. Where they start burning books, eventually they end up burning men. Ależ to mądre jest. To mogę gdzieś pójść, coś zrobić? Chyba już nie. Dobra, czyli to miejsce było tylko potrzebne po to, żeby zdobyć ten cytacik. No więc teraz wracamy z powrotem do miejsca z drzwiami. Śmiać mi się chce, zobaczcie, że ta gra aż tak mocno klatkuje. Zobaczcie, teraz ma jakiś taki dziwny spadek.
No, ewidentnie klatkuje. Jesus, taka gierka, takie klatki. Chyba coś za dużo przerąbali zabawek w ten płomień z tyłu, bo jak widzicie, ewidentnie sobie, patrzcie, jak sobie nie radzi. A przecież kurczę, ja nie mam jakiegoś low-endowego kompa. A przed chwilą w ogóle tego nie było, więc to jakiś dziwny problem. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej zatem. Pokonaliśmy kolejną zagadkę. Leap. I znowu płomienie. Leap of Faith, czyli skok wiary, jak w Assassin's Creedzie normalnie. No to skaczemy. Breach. Zobaczcie, z Leap zrobiło się Breach. I co teraz? To będzie mnie chyba chciało zgnieść. Pytanie brzmi, co ja mogę zrobić z tymi... z tymi słowami, z tymi literami tutaj. Zobaczmy. Co to jest? Slid? Nie wiem, czy jest takie słowo jak slid. Zaraz zobaczymy, no nic mi nie mówi, ale może. Jest jeszcze słowo lead, czyli... O właśnie, znalazłem słowo lead, ale... to nie jest to słowo. O-o, zgniata nas, może to po prostu trzeba przeżyć i przeczekać. Chyba jednak nie. Okej. Zgniotło mnie. A teraz pytanie brzmi, jak uniknąć tej zgniatarki? Biorąc pod uwagę, że to i tak mnie, prawda, tutaj zrzuci na dół. O! A jednak nie. To może chodzi o to, że wcale nie miałem tam pójść. Tylko widzicie, jak zgniotło się to dziadostwo, to wydawało mi się, że może przejście jest tam w dół. A teraz się okazuje, że prowadzi mnie tu. Secret. O, to jest napisane secret. To jest interesujące, tylko teraz pytanie, o Jezu, jak tu się nie spalić? Jakoś nierównomiernie one się tutaj buchają. Dobra, spróbujemy. O! To spróbowaliśmy? Tam na górze jest, zobaczcie, cytacik. Był. Ale to mi się wydaje, że takie gry mają zaaplikowaną mechanikę, która rzeczywiście pozwala przewidzieć, kiedy wejść, a tutaj nie do końca jest to przemyślane, z tego co widzę. Okej. Okay. Za długo czekałem. Chyba ten trzeci często bucha. Tak, ten trzeci często bucha. Tak wskazują moje pierwsze obserwacje. Okej. Okay. Dobra, jest! Okej, okay, teraz trzeba zobaczyć, o co tu chodzi. I w którym momencie tu trzeba przejść dalej. Może teraz. Uhu! Dobra. Poszło. No, trochę nielogicznie buchają te. Znaczy, widać, że są zmienne interwały, co nie do końca mnie cieszy. Okej, okay, tu jest pięknie, tylko teraz trzeba dobrze wyczuć, kiedy razem będą buchać pewnie. Nie, teraz jest dobry moment. O, dobra, okej. Okay. No i teraz, to wszystko, widzicie, czyli jednak tam trzeba będzie pójść na dół. Tu wszystko prowadzi mnie do tego sekretu. Mam nadzieję, że jak mnie tutaj wywali, to nie będę musiał zaczynać wszystkiego od początku. Okej, okay, tu jest bum, bum i bum i tu jest spokój potem. Okej, czyli jak jest bum, to jest spokój. Okej, spróbujmy. Okej, jest! Dobra! Jest kolejny sekret. Cytat. Tylko nie widzę tego cytatu, żeby było ciekawi. In a land ruled by ignorance, a leap of faith ends with a breach of trust. Ale mądre to są te słowa tutaj. No właśnie, teraz pytanie brzmi. Ale teraz zobaczcie, że spadło chyba więcej słów tutaj. Znaczy więcej liter. Teraz mogę stworzyć słowo idols. I no właśnie, idols. I co, nie chce się tworzyć, bo to słowo jest? Idols. Dobra. Solid. Widzę słowo solid, ale jeszcze słowo idols sobie stworzyłem przy okazji. Coś mi się wydaje, że słowo solid powinno tutaj chyba dać radę. Zaraz zobaczymy. Solid. Wow. Found word solid. Tak, i to się nie da zgnieść teraz. Ha! Dobrze! Szaleństwo! Tak naprawdę można by jeszcze stworzyć... można by jeszcze stworzyć... Zaraz dostanę achievementa za stworzenie 100 słów. Na razie mam 90 na 100 widziałem po achievementie, więc można jeszcze stworzyć so słowo. Więc można też kombinować, bo może się okazać, że na przykład... gdzieś jeszcze w... trafimy na jakieś ciekawe słowa, które mogą na przykład być rzeczywiście słowami kluczowymi na przykład i pojawi się znowu jakaś czapeczka albo cokolwiek, nie? Już się czapeczka nam pojawiła, jakieś minki, coś.
Fajne dodatki to są tak naprawdę. No dobra, co my tu mamy? Flame Erase. Flame Erase, dobra. Ja nie chcę, żeby mnie cokolwiek erase. To mnie jednak erase. Uciu, za szybko. Dobra, przecież to widzę, jak to działa, tak? Widać, jak to ten płomień tutaj zasuwa. Erase, dobra, nara. No dole, znowu mnóstwo płomieni. I tu mamy znowu level. No i teraz co się stanie? Jest lie! Trzeba go otworzyć. Wiem, to jest czasówka. Trzeba otworzyć i jak najszybciej stworzyć słowo lie, które zje tego gościa. Zanim zje mnie! Szlak. Liar. 2 na 6. Okej, mam liar 2 na 6. Taki pod-achievement bym powiedział, czyli to oznacza prawdopodobnie, że... A, muszę to z tamtej strony iść jednak. Lie, okej. Prawdopodobnie oznacza, że muszę 6 razy stworzyć słowo lie. O właśnie. I love. Proszę bardzo. I zdobędę wtedy achievement, jak 6 razy stworzę słowo lie w tej grze, a dopiero stworzyłem 2. Trzeba patrzeć chyba na te płomienie, które tu buchają, ale one chyba buchają w tle. Love. A teraz mamy coś z literą N. Z N na końcu. Velon? Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Tam jest jakiś N i nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne. I czy słowo Velon w ogóle istnieje? Po polsku istnieje, raczej po angielsku chyba nie, nie? Velon, no nie. Ale jest po coś to N. No teraz pytanie, co ma uruchomić ten elevator, bo widzicie, że on nie działa. O jest, to było zbyt proste. Przecież ja wystarczy, że stworzę słowo tak naprawdę. On, tak? Więc wystarczy, że rozprowadzę tutaj, proszę bardzo, o. Jest on, o jest osobno. O, doprowadzamy tutaj. Jest on. I teraz trzeba tylko zdążyć, o. Niech cię szlak, głupia window. No dobra, on. Tam nie za bardzo było co zrobić. Lewo, lewo, lewo i prawo, nie? Przez V najlepiej. Gdzie jest ta winda? Okej, winda nie wróciła, dopóki nie odłączyłem on. Muszę podłączyć i zasuwać jak najszybciej, żeby zdążyć do windy. O, właśnie. Tam jeszcze jest R na końcu, tak jakby lover miało z tego wyjść, ale to pewnie moja już imaginacja. Najbardziej mnie zastanawia, dlaczego kurczę, on teraz przycina. Może dlatego, że mam dużo programów otwartych w tle albo coś. Co tu mamy? Robust! Okej. Może uda się nie zginąć, biegając po tym. Bust zostało tylko. Jest też dyndające E. Jeszcze pytanie brzmi. Czy jak wejdę na dyndające E, w sumie nie widzę się nawet na nim, to czy mogę wskoczyć? A, wydaje mi się, że tam może być znowu ukryte coś. Zaraz sprawdzimy. Co to jest? Hide. Chowaj się, albo coś, że jest schowane. Właśnie, na przykład jakiś kolejny cytacik. O, to. I widzicie? Mamy cytacik znaleziony kolejny. Kilka pominąłem po drodze. Pamiętam, że pominąłem. Warfare is based on deception. I must use their own tools and lie to protect the values I stand for. To dlatego trzeba wiele razy kłamać. Czyli łącznie będziemy kłamać jeszcze kilka razy z tego, co widzę po tych wszystkich informacjach. No dobrze. Skłamaliśmy 2 razy z 6. Na dobrą sprawę zbliżamy się. Wydaje mi się, że spokojnie przekroczyliśmy połowę gry. Ona nie jest jakaś super długa. W sumie nawet dobrze, że nie jest. Wow! Scenka! Czy to jest papierowy samolocik? Pytanie, kto go wysłał. Wow! Mood call se. Wow! Coś mnie trafiło. Jakie słowo jest stworzone z tego? Wow! Ha! O kurde! Co za emocjonująca cutscenka. Skoczył tuż przed drugim ciosem. Wiadomo, że podwójny cios mnie zabija. Tu się coś zmieniło. Mood zmieniło się na Doom. Okej, i co, teraz będziemy ścigać? No, przyznaję, że animacja tych postaci tutaj naprawdę jest niezła. Dobra, Coles i Se. Co tu można stworzyć? O nie, zaraz mnie coś zje. Dobra, nie mam pojęcia. Jeszcze nie mam pojęcia, co zrobić, żeby mnie to uratowało. Mam chwilę na pomyślenie, na dobrą sprawę. Sol i se. Slots. Sol. Sel. Selo. Sol. Kurde, zaraz muszę coś wymyślić, bo inaczej będzie słabo. Bo rozumiem, że muszę coś tu użyć.
Bo nie przeskoczę na drugą stronę, nie? Nie masz szans, żebym tam przeskoczył bez pomocy! Nie. Ale chciałem to sprawdzić. Dobra, już widzę to słowo. Było zbyt oczywiste. Close, czyli zamknij. Close. Proszę bardzo. Tak. Zamknęliśmy platformę, możemy teraz uciekać od tego dziadostwa. A zaraz się okaże, że znowu będziemy jakieś słowo układać. Co tu jest? Firm, firm. Ojojoj. Okej. O jakimś cudem udało nam się... Tamten koleś spadł, tak? Jest firm. Firm nas tutaj chroni. Czy można jeszcze jakieś inne słowo ułożyć z tego? Riff? Mir? Mif? Fim? Fir? Frim? Trim? Nie, nie, zaraz, to nie jest te. No w każdym razie chyba więcej nie możemy nic z tym zrobić. Firm ułożyliśmy, ale tam jest, widzicie, cenzor, który psuje nam słowo, więc po prostu zostawiam, bo rozumiem, że nic więcej z tym zrobić nie mogę. Co jest tutaj? Ło! Ło! Wow! Coraz więcej ognia! Solid Transit. Okej, okay, to rzeczywiście trzeba tu... Oła! Ah, rozumiem! Czyli teraz, żeby było ciekawiej, to mamy znowu czasówkę. Ogień, który chłonie wszystko. No dobra, czyli musimy się po prostu nie zatrzymywać prawdopodobnie. Jak najszybciej biec. Można niekoniecznie skakać. No to gra właśnie zweryfikowała moje niekoniecznie skakać. Dobra, bo chcemy zdobyć oczywiście ten... Jak najbardziej chcemy zdobyć ten cytacik kolejny, który jest po prostu tutaj w zasięgu naszych liter, powiedzmy. Nazwijmy to tak. Okej, okay. O! No nie! Serio? No nie, no oczywiście się nie chcę przeżyć. Dlaczego ty na to nie wskoczyłeś, baranie? Dobra, to się niszczy, wskakuję tu, jest! Dobra! It was only a matter of time before I was exposed. My only option is to run. Flames reach me. Nie wiem, co czytam. Spadłem, zginąłem. Zapatrzyłem się na te teksty i jak widzicie, spłonąłem. I od początku lecę. Mam nadzieję, że zaliczy mi i tak ten cytat, że to tylko raz trzeba zebrać. Tak, cytat można było zebrać tylko raz, więc to mam nadzieję, że trochę oszczędzi mi czasu. Przy okazji. Ojojoj. A to mogłoby nie płonąć, bo to było, to jest chamskie, że to płonie. Ojojoj. O! O kurde! Serio? Ja pierdziele, jak to teraz po... No nie lubię takich czasówek, szczególnie takich... Chciałbym szczerze nie do końca perfekcyjnie oskryptowany. Teraz mi się udało przejść przez ogień, ale nie udało mi się skoczyć, więc to wszystko, co zarobiłem na biegu bez zatrzymywania się jak w Mario, straciłem, wpadając w dół i zaliczając piękną lamę. Trzeba przyznać, że muzyka jest dobra. Teraz pytanie brzmi, czy uda mi się to szybko tutaj... Ha! Dobra! Okej, okay, rozumiem, że teraz muszę po prostu... Serio? Ale jak niby inaczej miałem to rozegrać? Serio? Po prostu, jeszcze raz pytam. Serio? Po prostu lol. Dobra, i teraz raz, dwa, trzy... Także ten Bujator 3000 coś mi się wydaje, że będzie powodował same lamy, choć wydaje mi się to bardziej... Nie podoba mi się to, ja nie lubię takich elementów w takich grach. Powiem wam szczerze, jak jest to dobrze zrobione, to przynajmniej czuję, że zawiniłem ja. A tutaj sterowanie jest tak nie do końca perfekcyjne, nie jest pixel perfect, że nie do końca... Czuję, że moją winą jest to, że nie wygrywam, tylko tutaj teraz trzeba naprawdę jakoś, ja nie wiem, jak w jakich momentach się odbijać, żeby to rzeczywiście dało radę. No, tutaj się coś udało, mam nadzieję, że to jest koniec ognia. Koniec ognia? O, mam nadzieję. Dobra, nie podobało mi się to, ale na szczęście mamy to za sobą, więc nie musimy już się nad tym pastwić, chociaż mógłbym. Aż, czyli popiół. Wow, kaccenka. SIM spadło. To znowu on! To znowu ten potwór. Nie jestem w stanie... Wow! Masz! Okej, ładnie. To prawie jak smash! No właśnie! Ała! Ale mnie, kurczę, strzela. Jeszcze coś tam jest... CHA. Ciekawe, co z tego wyjdzie. No, bo, ale przyznaję szczerze, że naprawdę bardzo ładnie oskryptowane jest to wszystko. Wow! Czyżbym odkrył w sobie jakieś...
tajne moce. Chasm w ogóle powstało też przy okazji. A? To jest ten anioł. Jeszcze ospad, Boże, poczekaj. Chaos! Niesamowicie fajnie jest pomyślane to, zobaczcie, jak te słowa się zmieniają. Chasm, smash, spadło cecha A, dodało O i proszę bardzo, zobaczcie to w tyle. Co to jest? Co to za paskudztwo? O kurde, złapało mojego dobrego ducha. Zostało mi tylko IV tam. Cokolwiek pomoże? Chyba nie. Czy ja będę musiał zmierzyć się na końcu gry z tym czymś? Spadłem! Ale to paskudne. Wow! Zniszczył, zabił. O kurde, to coś uratowało mi życie, a teraz zostałem zabity. Dostałem achievement Solitude. Prawdopodobnie przeszedłem chapter numer 2. Tak strzelam. Save. To dlatego. No proszę, S i E połączyło się z IV i uchroniło mnie przed disaster, przed katastrofą. Jeszcze mam past, przeszłość po lewej stronie i gap, dziura po prawej. Ładnie. Powiem szczerze, naprawdę, jak przychodzi co do czego i gra mnie denerwuje jakimiś tam swoimi, świetnie, swoim rozwiązaniem gorszym, to teraz, od razu później jakby nadrabia to, tak? I jestem w stanie zrobić coś więcej. Teraz pytanie brzmi, jak dostać się do tego gap? I w ogóle, co ja będę robić dalej? Bo rozumiem, że na pewno muszę coś tych słów ułożyć, żeby przejść dalej. Tu mam jeszcze litery past, ale nie jestem w stanie do nich się dostać. Może past i gap jakoś mają mnie nakierować, jakie słowa mam ułożyć z tych liter, bo tych liter jest mnóstwo. Sad cider mi się udało ułożyć. Zobaczcie, jestem smutny. Ale fajnie, dobra, fajny manewr. Teraz jeszcze tutaj odłożymy R, żeby zrobić z tego słowo sight, żeby zdobyć kolejne. To się ułożyło, mało miejsca jest, żeby ułożyć słowo sight. Ale to dalej nie jest chyba to, o co rzeczywiście chodzi twórcom. Mamy sight. Do tego jeszcze na pewno dodam słowo sit. Tak, na pewno jeszcze mógłbym utworzyć słowo tie, gdybym chciał. Okej, okay, mamy słowo tie, ale dalej to nie jest to, co twórcy chcą. Na razie sobie tak układam słowa, żeby, wiecie, zwiększyć liczbę ogólnie słów, które tutaj tworzę, żeby sobie zdobyć achievement przy okazji. Tide też na pewno byłoby słowo. Tide, ale może tide coś może dać, chociaż nie wiadomo, ile liter tak naprawdę jest nam potrzebnych. Jest tide, okej. Okay. To dalej, w ogóle wyszło mi, że tide sra. Związane zazwyczaj sra, bo przecież jest związane, tak? Więc coś jakoś musi się, prawda, załatwić. Dobra, nieważne, nie wchodzimy w takie tematy. Coś mi się znowu zaczęły... moja fantazja poleciała za daleko. Pomyślmy, jakie tu słowo można tak naprawdę ułożyć. Może być słowo side, ale również ed doszło. I mam! Elokwencja! Zdobyłem achievement elokwentny. Bo zdobyłem, ułożyłem prawdopodobnie więcej niż... niż 100 słów. A jestem też ciekawy, czy jestem w stanie jakoś dolecieć do tych liter past? No bo teraz, jak widzicie, jest problem, tak? Jak dojść do tego gapa? I co tak naprawdę dalej można zrobić? Tam pewnie trzeba jakoś wskakiwać. I z tych, te słowa powinny mi jakoś pomóc, tylko że nie ma żadnej wskazówki, co ja muszę tu zrobić. Chyba osiągnęliśmy największy level, gdzie musimy po prostu zgadywać słowa. Użyłem teraz słowo stride, ale to prawdopodobnie... A, jeszcze jest ast, czy było ciekawe, czyli s i stride. Ale to dalej nie jest to coś, co mi cokolwiek pomoże tutaj. Może ride, jak jechać. Też nic nie zmieniło, kurczę. A distress? O nie, chyba nie. Distress, zabrakło mi jeszcze jednego s. Nie, distress to raczej nie jest. Jeszcze jedno s mi brakuje, żeby zrobić słowo distress. Mam to w literach past, więc w razie czego może będę pamiętał o słowie distress. No już sobie podobało mi się, że jakiś pomysł był dłuższego słowa, tylko brakuje jeszcze jednego S.
Zobaczmy, czy zadziała rise, czyli podnieś się. To jest jedno ze słów, które kiedyś testowaliśmy. Wow! Wow! Tak! Rise było tym słowem. Proszę bardzo. I teraz pytanie brzmi... Gap! Ułożyłem gap i jakby jestem szerszy, ale to chyba było tylko... To była tylko zabawka chyba, którą kiedyś odkryłem, bo nie mam napisane, że to jest nowe słowo. Ale teraz pytanie brzmi... A, zobaczcie, tutaj jest teraz kolejny cytat. Yeah, 1723. Her light has gone out of my life. It is as if it had never shone. To mogę teraz zejść na dół? Mogę. Czyli z tamtych liter chyba nie za bardzo mogłem cokolwiek układać, chyba że mogłem dalej się bawić i może coś bym jeszcze poodkrywał, bo to jest rzeczywiście duży set liter. Ale wydaje mi się, że... Tak! Chapter 3, moi drodzy. Czyli... Chapter 3... O! Gap znowu się ułożył? Serio? Chyba jakiś błąd. Więc mamy rozdział trzeci. I zobaczcie, tu pojawiły się zupełnie nowe platformy. Jakieś takie... Wow! Znikające platformy. Z jakimiś białymi elementami, liniami. To ciekawe. Mogę to zepchnąć? Nie. Mogę na to wejść? Hand. Okej, okay, hand. A co robi? Co się stanie z literą, którą wepchniemy tu? Handover, nie? To może być to. I udało mi się wrzucić H, które stworzyło hover, czyli unoś się. To w sumie przez przypadek, nie? Ale ciekawe. Okej, okay, wszystko zrobiłem jak należy, ale oczywiście musiałem zlamić cudownym skokiem, który mi nie wyszedł. Na szczęście, jak widzicie, zapisało się hover, więc jest okej. Okay. Całe szczęście. To by mnie pewnie zabiło, bo tam jest jakaś strzelba. I jest napisane shoot. No jasne, i strzela pewnie literą O, albo O symbolizuje pociski, naboje. Idę sobie, idę, a tu się ściana zamyka. Dzięki bardzo. Bardzo przydatne. Wstodehilia. Wstodehilia. Zobaczcie, jaki tu jest mechanizm. I mogę jakoś te litery przenosić. Wstodehilia. A co mogę robić z tymi literami teraz? Bo to trochę inaczej wygląda. Aha, mogę wybrać. Mogę pisać słowa. Przepraszam. Co się stanie, jak utworzy... Aha! I on tu tworzy litery. I co? I teraz mogę te litery pewnie tutaj ułożyć, jak znam życie. A muszę zobaczyć na początku, jak to działa, nie? Więc ułożymy 5 liter, zobaczymy, co się stanie. Okej, 5S. Co teraz? One się przenoszą i lądują tutaj. Okej. Muszę ułożyć takie słowo, które spowoduje, że coś po wrzuceniu tam się stanie. Ale pytanie, co? Lower nie mogę ułożyć z tego. Chyba, czy mogę? Nie mogę. Zabrakło mi R i W. Jakie słowo ułożyć, żeby tam coś się stało? Stworzę sobie czapeczkę na początku. Tak, żeby było śmieszniej. Hat. Zrobiłem sobie czapkę, żeby jakoś fajnie wyglądać, bo nawet nie wiem, w którym momencie, chyba po zginięciu, tracę wszystkie dodatki, czyli właśnie smutna mordka mi zniknęła. Dobra, to pobawiliśmy się, prawda? Bardzo inteligentnie. To teraz pytanie, co trzeba tu zrobić? Stop, nie mogę. Utworzyłem słowo steel. Nie chodzi o wciąż, chodzi o, że coś jest stabilne, stałe, ale to chyba nie jest to słowo. Nie, zostało zżarte. Próbujemy dalej. Żeby było ciekawe, to właśnie widziałem, że kolejny achievement dostanie się za stworzenie 300 słów. No interesujące, writer się nazywa. Ja wymyślałem słowo slide. Slide przesuń. Może to zadziała. Nie. Powiem wam szczerze, ale to było, moim zdaniem, to było całkiem pomysłowe słowo. Ale wydaje mi się, że ono musi chyba, jak tu je złożę, to ono musi zabanglać z tym białym światełkiem, białym kręgiem wokół. Wtedy mogę mieć pewność, że to jest słowo poprawne i nie muszę go... I wtedy mogę go ułożyć na tych tutaj teleporterach. Slide nie zadziałało. Kurde, to co tu może zadziałać? Ja tutaj jakby zasugerowałem się, że musi to być słowo pięcioliterowe, a gdyby na przykład ułożyć słowo czteroliterowe, hold, czyli zatrzymaj,
No nie jest to słowo, które powinno chyba zadziałać, ale i tak sprawdzę. Zobaczcie, stworzyłem słowo old, które spowodowało jakąś nakładkę. To jest interesujące. No dobra, widzę, że są takie ukryte fajne smaczki. Hold. No i niestety już teraz wiemy, że to jednak musi być wszystkie 5 teleportów musi być uruchomione, żeby zadziałało. A zatem przynajmniej odkryłem old, więc się cieszę z tego powodu. Zobaczcie, można z tego stworzyć jeszcze słowo death. Teraz tak do mnie przyszło, do mózgu. Death. Czy tworzenie śmierci spowoduje coś ciekawego? Na przykład instant przegraną? Aha! Okej. Zobaczcie, spadł na mnie grobowiec i przegrałem. Ekstra! Czyli można siebie zrzucić śmierć, jak widzicie. Czyli ta gra naprawdę fajna jest pod tym kątem, że ma smaczki, ale przychodzi taki moment, wierzcie mi, że już siedzę nad tym koło 10 minut i nie mam pomysłu, jakie słowo ułożyć. Może wy załapaliście pomysł na to słowo już dawno temu, a ja się męczę, bo niestety jak nie wpadniesz na słowo, to nie masz jak zrobić progresu. A może słowo slash? Przetnij! Cholera wie. No też nie widzicie, nie dodaję żadnego nowego. Nie widać, żeby połączone słowo zrobiło cokolwiek. Ale właśnie nie wiem, czy rzeczywiście musi się połączyć w te i musi wysylić z tego biały krąg, żeby coś się pojawiło. Dlatego jeszcze będzie lash, oczywiście będzie jeszcze aż. No zobaczymy. I co? Slash coś zrobi, czy jednak nie? Nie, prawdopodobnie rzeczywiście musi być słowo specjalne, żeby cokolwiek się stało. Ale nie wiem, co by drop, lower, move, ale to wszystko jest czteroliterowe właśnie, niektóre z tych słów. Kurna! Właśnie wpadłem na pomysł, że być może słowo solid, używaliśmy słowa solid przed chwilą, żeby jedną platformę zablokować i to było słowo specjalne. Właśnie, i ono się zamieniło się na biało, tylko teraz pytanie brzmi, czy solid w jakikolwiek sposób wpłynie na tamtą zgniatarkę. Bo co z tego, że ja zatrzymam to? Co dalej się stanie, jak wrzucę solid? Zobaczymy. Solid. Okej. Rozumiem. Solid i teraz pod kąt... O Jezu, pod ciężarem teraz coś się dzieje, ale... Nadal? Okej. Aha. Czyli to, że zrobiłem solid, to nie wszystko, czyli muszę jeszcze coś zrobić? Czy tam mam... Ja tam mam drabinkę! Ach, tu jest drabina, ja w ogóle jej nie widziałem wcześniej. Widzicie, wiecie dlaczego nie wymyśliłem solid wcześniej? Bo uznałem, że musimy wymyślić coś nowego. Coś bardziej przełomowego, coś co faktycznie będzie pasować do tej zagadki. Już raz mieliśmy ściskarkę, może to był właśnie... Wtedy to był może właśnie hint do tego, żeby ten solid użyć raz jeszcze. No cóż, nie lubię, kiedy gra powtarza pomysły, dlatego często jakoś podświadomie może nawet, prawda, olewam te same rozwiązania, ale jak widzicie, solid tutaj działa. Teraz pytanie, z której strony muszę, jak daleko muszę skoczyć, żeby dać radę tu przeskoczyć, ale chyba się udało. No dobrze, moi drodzy, dużo czasu mi poszło na rozwiązywanie tej zagadki, co najmniej z 10-15 minut łącznie. Więc na tym skończę ten odcinek, więc jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, jakbyście chcieli zobaczyć więcej oczywiście odcinków z Typomana, to zapraszam was serdecznie do tego, żeby oczywiście na Typomana głosować w niedzielnych grankietach. Tymczasem ja wam dziękuję pięknie, gra robi się, znaczy nie wiem czy robi się, chciałem powiedzieć, że robi się coraz ciekawsza, nie, ona cały czas jest ciekawa. Niektóre zagadki rzeczywiście mogą powoli stawać się lekko irytujące, to jest rzeczywiście... zgadywanka, taki zgaduj zgadula. Oj, proszę bardzo, będziemy mieli kolejną zagadkę tutaj. Wow, i tutaj są portale, które nagle są na czerwono. I tam znowu jakieś dziadostwo, grid chyba na dole lata, tak? No więc możecie sobie pomyśleć, zostawiam was z tą zagadką, co można ułożyć z tych słów, żeby coś... No jest grid, proszę bardzo, wyciągany został. W ogóle coś się dzieje, żeby było ciekawiej. Więc zostawiam was z tą zagadką, żebyście sobie zobaczyli, co może tutaj da się zrobić, bo widzę, że cały czas jakieś tutaj dziadostwa się pojawiają i coś będzie trzeba z tym zrobić w przyszłości. Może trzeba zareagować odpowiednim słowem na to, co się dzieje. Jak macie jakieś pomysły, możecie oczywiście wrzucać mi w komentarze. Doom powstał teraz, jeszcze ciekawe, czy będziecie to powtarzać, czy nie. A może muszę rzeczywiście robić słowa, bo Doom... Nie mogę stworzyć tutaj słowa Doom.
Ale może trzeba przeciwieństwa tworzyć. Nie mam pojęcia jeszcze, ale pojawiają się różne stwory, więc to może mieć jakieś znaczenie. Tymczasem dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia w kolejnym epizodzie, jak wygra Grankietę. Mam nadzieję, że nie pomyliłem Grankiety z Grelekcją, bo często to robię. Mniejsza, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!